Szanowni Państwo, minęła już godzina rozpoczęcia naszego spotkania. Chciałem bardzo serdecznie Państwa powitać na dzisiejszym spotkaniu. Spotkaniu organizowanym w ramach cyklu spotkań, w których uczestniczą parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, pan wojewoda, ewentualnie osoby z jego otoczenia i reprezentanci różnych instytucji na spotkaniach z mieszkańcami naszego regionu. W dniu dzisiejszym wraz ze mną są tutaj za stołem prezydialnym pan Gustaw Jędrejek, Lubelska Izba Rolnicza, pan Michał Będkowski, zastępca dyrektora lubelskiego ARMIL-u, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kolejny Michał Godyński, wicestarosta Puławski. Leszek Golgol, członek zarządu powiatu puławskiego. Pan Dawid Kostecki, reprezentujący dzisiaj pana wojewodę lubelskiego. Szanowni Państwo, zwykle jest tak, że Grzegorz Kuna również tutaj był w naszym prezydium, uciekł. Gospodarz tego dzisiejszego spotkania, radny powiatowy, przewodniczący Komisji Zdrowia. Jest tu więcej oficjeli na końcu siedli, też reprezentanci naszego puławskiego ARMIL-u, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Całe kierownictwo siedzi na końcu. Drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, spotykamy się w poszczególnych miejscowościach, gminach naszego województwa, a to samo czynią posłowie w innych województwach już od późnej jesieni. To jest pracowity dla nas okres, późna jesień, cała zima, spotkania. Ja osobiście odbyłem ponad 30 takich spotkań. Czasami jest nas też po dwóch, trzech posłów, czasami bywa pan wojewoda. Dzisiaj już jest taki dzień wyjątkowy, że w województwie lubelskim przebywa i premier Morawiecki w Łukowie, wicemarszałek Sejmu jest w Dęblinie, pani minister edukacji jest w Świdniku, także tam niestety też nasi parlamentarzyści, pan wojewoda musieli być obecni. Drodzy Państwo, jako Prawo i Sprawiedliwość szliśmy do wyborów z programem bardzo ambitnym, kompleksowym, dotyczącym wszystkich ważnych dziedzin życia, z podstawową też zasadą. Idziemy rządzić, a nie administrować tym krajem. Dlatego że Polska, nasza ojczyzna, zasługuje na to, aby ją zmieniać w dobrym kierunku, a my jako Prawo i Sprawiedliwość dostrzegaliśmy, że tą naszą Polskę dręczy wiele bolączek, jest wiele obszarów życia, które należy zmienić. Podstawową naszą zasadą, w przeciwieństwie do naszych poprzedników, jest zasada służenia całemu społeczeństwu. Nasz program kierujemy do całego społeczeństwa, w przeciwieństwie do naszych poprzedników, który ten program kierowali tylko do wybranców. I to nam przyświeca w tej naszej działalności. Ja jako poseł, który jest po raz pierwszy posłem w tej kadencji, a takich jest w Prawie i Sprawiedliwości zdecydowana większość, mam tą olbrzymią satysfakcję, że w tym ponad dwupółletnim okresie pracy tego parlamentu pracowaliśmy ciężko i tak wiele z programu Prawa i Sprawiedliwości udało się zrealizować. Muszę Państwu powiedzieć, że już po pierwszym roku działalności tego parlamentu nasi bardziej doświadczeni koledzy parlamentarzyści, którzy są kolejną kadencję parlamentarzystami, mówili, że przez pierwszy rok udało się zrealizować więcej niż przez całe poprzednie kadencje. Drodzy Państwo, działamy, pracujemy w tym parlamencie w okolicznościach szczególnych, w okolicznościach
wielkiego napięcia, często intensywnych sporów, w okolicznościach, kiedy to część opozycji nazwała się opozycją totalną. Oznacza to, że z jednej strony przy procedowaniu i głosowaniu nad tymi wszystkimi ustawami tak ważnymi dla funkcjonowania naszego państwa i funkcjonowania naszych obywateli, dla dobra naszych obywateli, nie tylko nie możemy liczyć na ich głosy poparcia, ale wprost przeciwnie. W każdej jednej sprawie, jeśli chodzi o każdy jeden ten nasz sztandarowy projekt, który był procedowany, byli przeciw, nie mogliśmy liczyć na ich poparcie. Ale to nie tylko na tym polega ich opozycyjność. Ta totalność opozycji polega na tym, że do walki z prawem i sprawiedliwością zaangażowali również ulice, jak to oni powiedzieli, i za granicę. I o ile jeszcze można zrozumieć to, że organizowane były przeciwko nam, są i pewnie będą demonstracje uliczne, to jest i będzie i był naturalny element demokracji, to jednak niewybaczalne jest to, że w wielu sprawach polskie nasze wewnętrzne sprawy wywlekali, wyciągali za granicę i kierowali to do różnych instytucji europejskich, czy Unii Europejskiej, czy spoza Unii Europejskiej, do organizacji międzynarodowych, wzywając w wielu przypadkach wprost do tego, aby wyciągano sankcje wobec polskiego rządu. A przecież sankcje wobec polskiego rządu to są sankcje wobec społeczeństwa, to jest działanie na szkodę społeczeństwa. Nie można tego ocenić oczywiście pozytywnie, wprost przeciwnie. Można to określić tylko negatywnie, jako coś, co jest przypomnieniem najgorszych przykładów z historii naszego narodu, przykładów dosłownie sprzed wieków. Nie można tego określić inaczej jak targowica. Drodzy Państwo, pomimo tych okoliczności, tego wielkiego napięcia, czasami stresu, tak wiele udało się zrobić. Ale o jednej rzeczy chciałem wspomnieć. Prace tego parlamentu w tej kadencji rozpoczęły się od bardzo istotnego sporu. Sporu o Trybunał Konstytucyjny. Z perspektywy tych 2,5 lat, które upłynęły, mogę powiedzieć, że był to spór zasadniczy, spór, który musieliśmy podjąć. Jak pamiętacie, chodziło o to, że poprzedni parlament rzutem na taśmę jakby jeszcze wybrał pod koniec swojej kadencji 3 członków Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby zagwarantować sobie stabilny skład, korzystny dla naszych oponentów skład w Trybunale Konstytucyjnym, który zapewni im ich interesy na długi okres czasu. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że gdyby nie podjęcie tej walki o Trybunał Konstytucyjny, po tych 2,5 latach rządów moglibyśmy powiedzieć, że praktycznie nic nie udało nam się zrealizować. Jestem przekonany, że wszystkie te nasze sztandarowe projekty, projekt Rodzina 500+, powrót do poprzedniego wieku emerytalnego, reformy, które wprowadzamy, reforma oświatowa, reforma w obszarze rolnym, szereg ustaw w ochronie zdrowia, ustaw związanych z bezpieczeństwem państwa, policją, służbą cywilną, z reformowaniem instytucji, sądów oczywiście. Wszystkie te ustawy byłyby kwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny i w tym momencie, gdybym stawał przed państwem, można powiedzieć, stawałbym z pustymi rękami. Nic nie udałoby się zrealizować. Jako parlamentarzysta jestem członkiem 2 komisji. Komisji Rolnictwa i Komisji Zdrowia. I na przykładzie tych 2 komisji chciałem Państwu pokazać, jak wiele w państwie zmieniamy, jak wiele przez ten okres dokonaliśmy. Jeśli chodzi o obszar związany
z obszarem rolnictwa, to przede wszystkim rozpoczęliśmy od wdrożenia w życie bardzo ważnej ustawy. Ustawy o ochronie polskiej ziemi. Na pierwszych komisjach rolnictwa, które odbywały się w Sejmie, gośćmi tych komisji w olbrzymiej masie, można powiedzieć, w olbrzymiej ilości byli rolnicy, którzy domagali się zmian w prawodawstwie, zmian dotyczących obrotu ziemią. Co się działo? Szczególnie na terenach północnych, na terenach zachodniej Polski dochodziło do patologii. Dochodziło do wyprzedaży polskiej ziemi, dochodziło do spekulacji polską ziemią. Polska ziemia poprzez tak zwane podstawione słupy dostawała się w ręce także obcokrajowców. My poprzez wprowadzenie ustawy ukróciliśmy ten proceder, sprawiliśmy, że ziemia nie może stać się obiektem działań spekulacyjnych. Ziemia ma służyć rolnikom, ziemia ma służyć temu, aby rodziła plony, aby zabezpieczała bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. Dokonaliśmy szereg zmian w instytucjach. Dokonaliśmy reform tych instytucji, bo instytucje rolnicze mają służyć rolnikom przede wszystkim, a nie tak jak było w przeszłości, że mają służyć kierownictwom, żeby dobrze zarabiali w tych firmach. Bardzo dużą rolę przywiązujemy do tego, aby promować polską żywność. Polska żywność charakteryzuje się bardzo dobrą jakością, bardzo dobrymi parametrami i stąd wszelkie działania na rzecz promowania polskiej żywności, a też rozwijania rynków zbytu w różnych rejonach świata, w tym okresie szczególnie w Azji Południowo-Wschodniej, w Afryce, w Ameryce Południowej, po to, abyśmy mogli sprzedawać na tamtych rynkach naszą żywność. Wprowadziliśmy ustawę o ubezpieczeniach upraw rolniczych. To jest też bardzo ważna ustawa. W oparciu o tą ustawę państwo dużo większe kwoty przeznacza na dofinansowanie, na wsparcie rolników w zawieraniu ubezpieczeń z firmami ubezpieczeniowymi. Drodzy Państwo, największym problemem, który trawi obecnie polskie rolnictwo, można powiedzieć, to jest taka potencjalna bomba atomowa, jak ja to określam, polskiego rolnictwa, jest oczywiście problem afrykańskiego pomoru świń. Choroby, można powiedzieć, wyjątkowej. Wyjątkowo groźnej przez to, że rodzi bardzo poważne konsekwencje, jeśli występuje na terenie danego kraju, jeśli chodzi o możliwość sprzedaży, konsumpcji mięsa od świń i sprzedaży na rynki zagraniczne. Choroba, która przyszła ze wschodu i muszę Państwu powiedzieć, że ten okres czasu to jest notoryczna walka z tą chorobą i wprowadzanie nowych przepisów, które pozwalają na walkę z tą chorobą. A zastaliśmy taki oto stan, że poprzedni rząd przez długi okres czasu, kiedy ta choroba pojawiła się w Polsce, zabronił odstrzału dzików na terenach, gdzie ta choroba występuje. Podstawowy błąd, który popełniono. Dopiero po stosunkowo długim okresie czasu zmieniono podejście, bo okazało się, że to dziki są głównym wektorem rozproszenia się tej choroby. Zmieniono politykę na taką, żeby doprowadzać do depopulacji dzików, do obniżenia pogłowia tych dzików. No i oczywiście wprowadzaliśmy szereg różnych rozwiązań, które mają też służyć rolnikom. Mają ulżyć doli tych rolników, jeśli ta choroba występuje, a więc rekompensaty, odszkodowania, ale też przepisy wymuszające konieczność bioasekuracji i szereg innych. Muszę powiedzieć, że jest to jeden z najważniejszych problemów dla ministra zdrowia, jeden z największych obszarów zapalnych, z którymi musimy się borykać, z którym będziemy się borykać zapewne przez długi okres jeszcze w przyszłości. Stosunkowo niedawno, bo dosłownie na ostatnim posiedzeniu Sejmu przyjęliśmy też bardzo ważną ustawę, jeśli chodzi o obszar rolnictwa, ustawę dotyczącą umów
rozwiązania problemu pracy pomocników w gospodarstwach rolnych przy zbiorze różnego rodzaju płodów rolnych. Jest to bardzo dobra ustawa, ustawa, która została bardzo dobrze przyjęta przez rolników, która będzie z jednej strony ułatwiała, a z drugiej strony cywilizowała zatrudnianie pomocników rolnych w gospodarstwach, zarówno jeśli chodzi o tych pochodzących z Polski, jak również zagranicznych, którzy w tych okresach kluczowych stanowią istotną siłę roboczą i będą pomagać przy zbiorach. Kilka też zdań na temat działalności tej drugiej mojej komisji, Komisji Zdrowia, gdzie również bardzo wiele się działo, gdzie również dokonaliśmy bardzo wielu zmian. Zaczęliśmy od bardzo istotnej ustawy, która ukróciła proceder komercjalizacji i prywatyzacji szpitali. My ustawowo zabroniliśmy tego, dlatego że dochodziło do szeregu patologii, że podmioty komercjalizowane i prywatyzowane albo upadały i ludzie na danym terenie pozostawali bez kompleksowej opieki, albo przekształcały się tak, że ograniczały swoją działalność do bardzo wąskiego zakresu działalności, także takiego oczywiście, który mi się tylko opłacił, także prowadziło do tego, że trudno było mówić, że ludzie mają zapewnioną opiekę zdrowotną. Wprowadziliśmy program 75+, program bezpłatnych leków. Ten program przez pierwsze lata ma jeszcze ograniczony charakter, jeśli chodzi o kwoty, które poświęcamy, natomiast z roku na rok będzie rozszerzany i coraz większa gama leków będzie dla naszych seniorów dostępna jako leki bezpłatne. Zmieniliśmy prawo farmaceutyczne w zakresie dotyczącym funkcjonowania aptek. Bardzo niebezpieczną tendencją w Polsce było to, że na rynku zaczęły dominować apteki tak zwane sieciowe, które stopniowo, nawet w szybkim stosunkowo tempie, wypierały te apteki, te często rodzinne, mające charakter rodzinny, często z dziada, pradziada, utrzymywane przez farmaceutów. My poprzez tą ustawę wprowadziliśmy, można powiedzieć, zamroziliśmy ten stan rzeczy i już to zjawisko nie pogłębia się. Kolejną ustawą, którą wprowadziliśmy, to była ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej. W tej chwili jest pilotaż, jeśli chodzi o tą ustawę, w określonych jednostkach samorządowych. Natomiast jest to bardzo ważna ustawa, która zapewni tak zwaną opiekę skoordynowaną nad pacjentem. Można powiedzieć, pacjent nie w żadnym momencie nie zostanie pozostawiony samemu sobie, jak to często się działo, że w pewnym momencie no to on musiał myśleć, gdzie on ma się dalej udać, żeby się dalej leczyć. Pacjent nie będzie zostawiony samemu sobie, a dodatkowo elementem tej ustawy będzie coś takiego jak budżet powierzony, który wymusi na lekarzach podstawowej opieki zdrowotnej, aby kierowali pacjentów na badania specjalistyczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, bo często było tak, doskonale to Państwo wiecie, że lekarze POZ-ów na tym oszczędzali i ciężko było się doprosić jakiegoś skierowania na badania specjalistyczne czy badania laboratoryjne. Wprowadziliśmy, można powiedzieć, ustawę rewolucyjną, ustawę epokową bym nazwał, to myślę, że jedną z najważniejszych ustaw, jeśli chodzi o ten obszar, jest to ustawa o finansowaniu świadczeń medycznych środków publicznych. To jest ta ustawa, która mówi, że w perspektywie do roku 2025, a po porozumieniu z rezydentami nawet do roku 2024, finansowanie ochrony zdrowia będzie na poziomie 6% PKB. W tej chwili jest to rzędu 4,60% PKB, a więc znacznie niższe. I muszę Państwu powiedzieć, że według wyliczeń Ministerstwa Zdrowia
taki poziom finansowania będzie oznaczał, że na przestrzeni tych lat do roku 2024 dopłynie do ochrony zdrowia strumień środków, dodatkowy strumień środków w kwocie ponad 500 miliardów złotych. I zawsze na tym przykładzie podaję, na czym też totalność opozycji polega. Oczywiście toczyła się debata, toczył się spór i opozycja określiła to, co my proponujemy, że to jest wszystko za wolno i za mało. Ja pozwoliłem sobie sięgnąć do materiałów programowych Platformy Obywatelskiej z przedostatniego roku ich rządów, gdzie oni, o ile w wielu obszarach unikali podawania jakich liczb, to tutaj, jeśli chodzi o nakłady na ochronę zdrowia, pochwalili się, że na przestrzeni 7 lat zwiększyli finansowanie ochrony zdrowia o 26 miliardów złotych. W żadnym momencie nie pisali, że zamierzają zwiększyć finansowanie, jeśli chodzi o zwiększenie procenta PKB na ochronę zdrowia, a jakiekolwiek dodatkowe finansowanie, dodatkowe środki widzieli tylko w kieszeniach obywateli jako dodatkowe ubezpieczenia. A pomimo tego nasz tak olbrzymi program, będzie to też oznaczać wielki wysiłek przecież dla budżetu państwa, określili jako wszystko za mało i za wolno. Szanowni Państwo, może jeszcze powiem kilka słów o też takim bardzo ciekawym projekcie, też dosłownie z ostatniego miesiąca, półtora miesiąca, który wejdzie w życie. To jest tak zwana e-recepta, recepta elektroniczna. Lekarze będą wystawiać recepty w sposób elektroniczny, nie pisany tak jak do tej pory, tylko elektroniczny. Czyli recepta będzie funkcjonować w systemie elektronicznym. Pacjent będzie posiadał specjalny kod i zgłaszając ten kod, tą receptę będzie widział w aptece, gdzie pójdzie, ewentualnie jeśli ma dostęp do internetu, ma swój komputer, to oczywiście też będzie mógł to śledzić na własnym komputerze. Plusem tej całej sytuacji jest chociażby to, że jak się szacuje do tej pory, około 30% pacjentów przychodzi do lekarza POZ-u, głównie do lekarza w ogóle, głównie po to, żeby uzyskać receptę, prawda? Zwykle są to recepty nawet takie same ze względu na przewlekły charakter schorzeń. Teraz będzie można przez, praktycznie rzecz biorąc, kontakt telefoniczny taką receptę już w systemie uzyskać. Drugi kolejny plus to jest taki, że często jest tak, że dzieci nie mieszkają ze starszymi rodzicami, mieszkają czasami na drugim końcu Polski, a mając kod dostępu do takiej recepty rodzica, będą mogli też podglądać, czy rzeczywiście rodzice wykupują recepty, czy nie wykupują, prawda? Jak wygląda rzeczywiste to dbanie o ich zdrowie. Kolejnym plusem to będzie to, że ta recepta elektroniczna będzie przypisana do każdego leku z osobna, tak że nie będzie tego problemu, jak czasami w tej chwili występuje w aptekach, że któregoś leku brakuje, potem jest kłopot z wykupieniem tego leku na receptę. W tej chwili, praktycznie rzecz biorąc, tak jak powiedziałem, recepta będzie przypisana do każdego z leków osobna. I jeszcze bardzo wielki jeden plus całego tego systemu e-recepty. Będzie możliwość kontrolowania wypływu leków za granicę. W tej chwili jest to proces niekontrolowalny, a jest bardzo istotnym problemem, dlatego że pewne asortymenty leków są wywożone za granicę i z jednej strony brak tych leków dla naszych pacjentów, a z drugiej strony są to często duże straty w budżecie państwa, dlatego że w wielu przypadkach dotyczy to leków, które są refundowane i po refundacji są wywożone za granicę. Ten system umożliwi wreszcie kontrolowanie tego zjawiska. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, podstawową zasadą naszych rządów w każdym jednym obszarze jest to,
żeby służyły całemu społeczeństwu. I tak jak to mieliśmy w programie wyborczym, tak i to jest aktualne do tej pory. Mieliśmy niedawno spotkanie z panem premierem Morawieckim w jego kancelarii, gdzie on to potwierdził. Priorytetem podstawowym rządu jest szybki wzrost gospodarczy. I to się rzeczywiście dzieje. My w naszym programie wyborczym wskazywaliśmy na jedną z największych bolączek naszego kraju, tą, że znaleźliśmy się w pułapce tak zwanego średniego rozwoju. Owszem, rozwijaliśmy się, szliśmy do przodu, ale ten rozwój był stosunkowo wolny. Nasze rządy, rządy premiera Morawieckiego, wcześniej Beaty Szydło, pokazały, że można to pokonać. Rozwijamy się bardzo szybko. Jeśli chodzi o kraje europejskie, to jesteśmy na pewno w pierwszej trójce najszybciej rozwijających się krajów. Jeśli chodzi o cały świat, to jesteśmy w pierwszej piątce rozwijających się krajów. To wierzę, będzie trwać dłużej. Pozwoli nam to na zbliżenie się, jeśli chodzi o poziom rozwoju, do najbardziej rozwiniętych krajów, zarówno europejskich, zarówno światowych. Ale zawsze dewizą naszą będzie to, aby beneficjentami tego rozwoju było całe społeczeństwo, a nie wybrańcy. I myślę, że potwierdzeniem tejże dewizy są te deklaracje, które padły stosunkowo niedawno, bo tydzień temu na konwencji Prawa i Sprawiedliwości, gdzie premier Morawiecki przedstawił programy, które będą wcielane bardzo szybko, bo będą wcielane jeszcze w tym roku, które myślę, że są kontynuacją takiej dewizy. O co chodzi w tych pomysłach, które chcemy zrealizować już w najbliższym czasie? Z jednej strony są to projekty programu z obszaru gospodarczego. Chcemy udogodnień, chcemy polepszenia bytu i warunków funkcjonowania firm. W przypadku firm, które płacą CIT, będzie to oznaczało obniżenie poziomu tego CIT-u z 15% do 9% i będzie to dotyczyło prawie że wszystkich, bo ponad 400 tysięcy firm, które w ten sposób się rozliczają. Dodatkowo chcemy wprowadzić ułatwienia dla tych firm, których poziom działalności, poziom przychodów jest stosunkowo niski, dla których wielkim obciążeniem jest płacenie ZUS-u, szczególnie na początku rozwijania tej działalności. Dlatego wprowadzona zostanie zasada tak zwanego małego ZUS-u, czyli mniejszego niż ta sztywna do tej pory obowiązująca stawka, która ma umożliwić działalność tych firm. Zapewne Państwo słyszeliście i myślę, że jest to bardzo ważny projekt, który wychodzi naprzeciw też oczekiwaniom szeregu rodzin, a ja muszę Państwu powiedzieć, że akurat w tej sprawie, jak mieliśmy niedawno spotkanie w Puławie, to wstał człowiek uczestniczący w spotkaniu na widowni i wskazał właśnie ten problem, a ja muszę Państwu powiedzieć, że przypomniałem sobie, że jak byłem sporo lat temu przewodniczącym Rady Powiatu, to też przychodził do mnie i to samo do mnie mówił. A więc przez tyle lat nikt na to nie zareagował. Dopiero teraz nasz rząd, żeby matki, które nie pracowały zawodowo, a urodziły kilkoro dzieci, w naszym przypadku jest propozycja co najmniej czwórkę dzieci, żeby dostawały minimalną emeryturę. I okazało się, że jest to możliwe do wprowadzenia i jedna z propozycji, którą premier Morawiecki zgłosił, to dotyczy właśnie tej sprawy. Będą również wyprawki dla dzieci, które się uczą. Każdego roku też 300 zł będzie przekazywane w tym celu. Oczywiście te wszystkie propozycje, które są zgłaszane, to są propozycje wyliczone, takie, gdzie rzeczywiście nasz budżet, nasze państwo stać będzie na to. Będzie też wprowadzony program, będą przekazane duże środki na to,
aby umożliwić, polepszyć, ułatwić, uczynić mniej trudnym funkcjonowanie naszych osób niepełnosprawnych czy emerytów, a więc likwidacja wszelkiego rodzaju barier z tego powodu i to będą kwoty rzędu nawet 20 miliardów złotych, które na to zostaną przekazane. I bardzo ważny obszar, bardzo ważny program dla wszystkich samorządowców, ale też dla wszystkich mieszkańców naszych gmin, naszych powiatów. Dodatkowe, dużo większe niż obecnie środki na drogi lokalne, na drogi gminne, na drogi powiatowe, bo to są środki rzędu 5 miliardów złotych rocznie. Jest to jeden, jak to podkreślał, oprócz tego, co ma się w służbie zdrowia chociażby dziać, poprawa warunków, poprawa funkcjonowania służby zdrowia, zapewnienie lepszej ochrony zdrowia dla naszych obywateli, to problem dróg lokalnych, dróg gminnych i dróg powiatowych to też jeden z największych priorytetów. Szanowni Państwo, wszystko to może się dziać dzięki szybkiemu rozwojowi gospodarczemu, ale też dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego, podatkowego, różnego rodzaju podatków, szczególnie VAT-u, ale też również innych podatków. Z tytułu samego VAT-u, poprzez zlikwidowanie patologii, które były, nasz budżet rocznie zyskuje około 30 miliardów złotych. Jakby zajrzeć w przeszłość i przeanalizować tą sytuację, to się okazało, że za naszych poprzedników na przestrzeni ich rządów luka VAT-owska zwiększyła się 7-krotnie. My w tak krótkim czasie ją redukujemy już z roku na rok o 30 miliardów złotych. I chociażby na tym przykładzie musicie Państwo zobaczyć, dostrzec, dlaczego też są takie protesty przeciwko pewnych grup, przeciwko naszym rządom. Dlatego, że ta Polska była przez pewne środowiska wprost okradana. I w ich interesie jest to, żeby rządy Prawa i Sprawiedliwości nie zakończyły się sukcesem. Ja osobiście jestem przekonany, bo wiem, jaka jest determinacja zarówno parlamentarzystów, jak i całego rządu, że te nasze rządy w tym kierunku będziemy kontynuować, będziemy skuteczni i że nasze społeczeństwo może spodziewać się wielu dobrych programów w najbliższej przyszłości, a wierzę, że będziemy rządzić również po następnych wyborach. Ja na razie tyle. Szanowni Państwo, konwencja naszych spotkań jest, że po naszych wypowiedziach będziecie oczywiście mogli zadawać pytania, bo to będzie najważniejsza część tego spotkania. Pytania, postulaty, wskazywanie tego, co Wam się nie podoba, bo staramy się reagować na Państwa głosy, wprowadzać je w życie, po to, żebyście mieli jak największą satysfakcję z naszych rządów. A teraz poproszę, poproszę w tej chwili, ponieważ stosunkowo dużo mówiłem o ochronie zdrowia, ale poprosiłbym członka zarządu powiatu puławskiego, pana Leszka Gorgola, który jest odpowiedzialny za ten obszar w powiecie, żeby pokazał, jak na przykładzie naszego powiatu zmiany w tym obszarze idą w pozytywnym kierunku. Proszę bardzo, panie Leszku. Dziękuję bardzo, panie pośle. Szanowni Państwo. Tak, zacznę od tego, o czym pan poseł przez zapomnienie nie powiedział. O jednej ustawie nie powiedział z obszaru zdrowia i to najważniejsze, bardzo ważne, istotne, która... Pierwszy raz mi się zdarzyło, nie zapomnę. No. Nie szkodzi, bo dobrze, że mogę rozpocząć od tego najważniejszego. To znaczy, została ustawa o sieci szpitali. Sieć szpitali pokazała, że
można usytuować organizacyjnie pod pewnymi stopniami rekomendacji ogół szpitali w Polsce. No i co się okazało, że biorąc jakby te warunki opisane tam, do której kategorii, a takich kategorii stworzono trzy dla wszystkich szpitali w Polsce, że z opisu tej ustawy wynika dla nas bardzo dobra sytuacja, mianowicie dla nas, dla powiatu puławskiego, dla szpitala puławskiego, mianowicie wynikało z zapisów tej ustawy, że Puławski Szpital znajdzie się w trzecim najwyższym stopniu rekomendacji i tak się stało. Ten szpital został przyjęty właśnie jako jeden z pięciu w województwie do najwyższego stopnia, trzeciego stopnia rekomendacji. Jest, można powiedzieć, w tej klasie, powiedzmy, wszystkich wojewódzkich, najważniejszych wojewódzkich szpitali, poza oczywiście klinikami i tak dalej, no, specjalistycznymi innymi szpitalami, ale tych, które przyjmują powszechnie pacjentów, wielooddziałowych szpitali, to jesteśmy w tej piątce najważniejszych szpitali w województwie. Co się zdarzyło od tego czasu? No, zdarzyło się dużo rzeczy, ale przede wszystkim jest to związane, co nam daje ten trzeci stopień rekomendacji. Pewność finansowania znakomitej części najważniejszych usług, jakie świadczy szpital, bo nie wszystkich, tutaj trzeba powiedzieć. Szpital nasz jest 20-oddziałowy, więc duży, ale przynajmniej 10-12 z tych oddziałów ma pewność, że tak powiem, gwarancję finansowania. Inne są kontraktowe. Ale co się jeszcze wydarzyło? Otóż te szpitale mają, oprócz tego, że mają gwarancję finansowania, to jeszcze mają gwarancję większego dofinansowania. Takiego oto, który jakby odpowiada randze tego szpitala i tych zakresu i skali usług, jakie świadczy na danym terenie. I między innymi, tutaj pan poseł również mówił o tym, że w ostatnich latach zwiększono finansowanie służby zdrowia w ogóle w całej Polsce na różne dziedziny, ale to się również odzwierciedliło przez ostatnie 2 lata właśnie w naszym kontrakcie całego szpitala. Więc jakby w 2015 roku otrzymywaliśmy około 75 milionów złotych na utrzymanie szpitala i tam jeszcze są POZ-y i przychodnia specjalistyczna i wszystkich innych usług, jakie świadczy SPZOS w Puławach. A w ostatnim roku było to już, jeśli się nie mylę, to 95 milionów, tak? 95 milionów to był taki duży. Liczymy, że w tym roku prawdopodobnie albo mocno się zbliży do 100 milionów ten kontrakt w tym roku, albo nawet przekroczy 100 milionów, to będzie zależne od różnych innych sytuacji, które no nie chcę tutaj o tych szczegółach mówić. To i zwiększenie tej właśnie finansowania pozwala na różne rzeczy, no ale przede wszystkim na ustabilizowanie sytuacji finansowej, która była bolączką w naszym powiecie, w naszym szpitalu, w naszym ZOZ-ie, a więc przede wszystkim nie zadłużanie się dalsze szpitala, oczywiście mądre zarządzanie, do tego jest również potrzebne i bardzo dobre funkcjonowanie całości szpitala, ale mając, że tak powiem, w zapleczu jedno i drugie, to się właśnie zaczęło wydarzać i w tym roku już SPZOS, co może się wydaje trochę dziwne, ale jednak to jest również przedsiębiorstwo i oceniane jest i ze straty, i z zysku. I w tym roku, znaczy w 2017, SPZOS uzyskał 4-milionowy zysk, który oczywiście nie będzie przez nikogo odbierany ani rozdawany, tylko zostanie przeznaczony na dalsze spłaty dawnego zadłużenia. Najprawdopodobniej, a już nie mówiąc o tym, że przy ustabilizowanej sytuacji finansowej SPZOS-u możemy rozpocząć duże inwestycje. Te inwestycje już się w tym roku rozpoczęły. Mamy nadzieję na to, że inwestycje tak zwane remontowe, modernizacyjne, no, dojdą do skali, przekroczą w tym roku, prawdopodobnie mogą przekroczyć skalę 30 milionów złotych. Oczywiście część z nich się w tym roku zakończy, część z nich będzie
kontynuowana prawdopodobnie jeszcze w przyszłym roku. A więc te możliwości się zdarzyły i muszę powiedzieć, że bezpieczeństwo pod tych usług medycznych dla całego powiatu jest w tej chwili niezagrożone. Wszędzie odbywa się normalna praca, modernizują się kolejne oddziały. Ostatnio czyli tydzień temu chyba, dwa tygodnie temu uroczyście już otwieraliśmy zakończony co najmniej dwuletni okres modernizacji najważniejszego, bardzo ważnego dla wszystkich nowonarodzonych, mianowicie oddziału położniczo-ginekologicznego, który, proszę Państwa, mogę jedno tylko powiedzieć. Ta modernizacja, to wkroczyliśmy tą modernizacją w XXI wiek. Tam jest wszystko nowe, łącznie z tym, że sale, proszę sobie wyobrazić, są te największe, to są dwuosobowe, te mniejsze jednoosobowe. Także proszę zwrócić uwagę, jak to jest postęp, oczywiście z łazienkami, z prysznicami. To jest zupełnie inna jakość podejścia nawet do osób potrzebujących, czy rodzących, czy też leczących się kobiet, czy dzieci. Także jest to, jaka skala tego przedsięwzięcia, to właśnie chciałem powiedzieć i pochwalić się jednocześnie, ale Państwu przekazać taką informację, że pod tym względem właściwie, bo osiągnęliśmy pułap europejski, już nie mówiąc o tym, że mamy zatrudnionych nowych lekarzy, nowi się szkolą, bardzo tam są zaangażowani, jest opieka nad zapewniona i nad nowonarodzonym dzieckiem, i dzieckiem, które są przedwcześnie narodzone. Także to jest już bardzo wysoki poziom oraz ten i innych oddziałów. Idziemy w tym kierunku. Chyba tyle na początek. Jakby były jakieś pytania, to ja jestem oczywiście jeszcze do dyspozycji. Dziękuję. Proszę teraz pana Dawida Kosteckiego, reprezentującego pana wojewodę, o naszych lubelskich sprawach. Dziękuję, panie pośle. Ja na początku chciałem przeprosić, że pana wojewody nie ma dzisiaj z państwem, natomiast no, jest taka sytuacja, że jest blisko około 10 spotkań w całym województwie organizowanych. Jest spotkanie w Łukowie z panem premierem Morawieckim, które właśnie trwa, dlatego też no, nie udało się panu wojewodzie przybyć tutaj do Kurowa. Niemniej jednak prosiłabym, przekazał serdeczne pozdrowienia dla państwa i też powiedział kilka zdań dotyczących działalności pana wojewody w zakresie najważniejszych aspektów programowych Prawa i Sprawiedliwości, tego jak realizuje się przez te już ponad 3 lata na swoje kompetencje i jak realizuje swoje umiejętności działania w praktyce, tak? Ponieważ Przemysław Czarnek rozpoczął tak naprawdę cały cykl takich objazdowych spotkań z mieszkańcami już 2 lata temu. My jeździliśmy na początku z panem wojewodą na Tomaszowszczyznę, na Zamojszczyznę i cały czas, praktycznie każdy weekend, to jest spotkanie z mieszkańcami, aby wsłuchiwać się w głos Polaków, aby być bliżej obywateli i słuchać państwa potrzeb, tak? Bo jak to powiedział pan wojewoda w jednym z pierwszych wywiadów, już na stanowisku, chce być, jeszcze nie było tego serialu Ucho Prezesa, prawda? A ponieważ chcę być uchem rządu w terenie. I taką rolę, może moja rola jest troszkę mniejsza, bo ja będę tutaj pośrednikiem tego ucha rządu i chciałbym, żeby w wyniku naszej wspólnej tutaj rozmowy żebym mógł przekazać jakieś informacje, które są palące, naglące dla tutaj mieszkańców Kurowa i okolic, które później będzie można problemy czy kwestie rozwikłać bądź rozwiązać. Proszę państwa, ja chciałem tylko tak króciutko o kilku rzeczach powiedzieć na temat przede wszystkim sztandarowego programu Prawa i Sprawiedliwości, mianowicie Rodzina 500+. To jest program, który państwo siłą rzeczy muszą kojarzyć, bo bardzo wielu Polaków w województwie lubelskim, proszę sobie wyobrazić, to jest 2 miliardy 840 milionów złotych. To jest bardzo znacząca kwota w okresie, w bilansie dwuletnim, tak? Więc warto zwrócić uwagę na to, że to trafiło bezpośrednio do rodzin z województwa lubelskiego, taka kwota. Ta kwota jest porównywalna, niemalże identyczna z kwotą dotacji, tutaj pan Gustaw będzie o tym mówił, kwota dotacji bezpośrednich dla rolników z agencji, tak?
i z innych instytucji rolniczych. Także naprawdę to jest bezpośrednia pomoc dla Polaków, a zasadnicze cele programu zostały zrealizowane. Oczywiście były pewne mankamenty samego programu, które nawet w toku realizacji były korygowane. Chodziło o poszczególne przepisy, jak zmieniać tylko uwzględniając na przykład pewien poziom dochodu, czy takie szczegóły już korygujące. Natomiast co do zasady realizowane są dwa cele. Po pierwsze, zmniejszenie skrajnego ubóstwa. Proszę Państwa, według danych Eurostatu w 2015 roku byliśmy i nadal niestety jesteśmy jednym z najgorszych regionów w Unii Europejskiej. Według danych z 2015 roku byliśmy nawet za regionami czy województwami, obszarami porównywalnymi tak w Rumunii i w Bułgarii. Byliśmy na samym końcu, na szarym końcu. I to wychodzenie Lubelszczyzny z tego impasu trwa. To się samo nie zrobi od razu, w przestrzeni, nie wiem, dwóch lat, trzech, bo problemy są znaczące właśnie. Po pierwsze, skrajne ubóstwo i na to receptą, panaceum swoistego rodzaju jest właśnie 500+. To jest ta jedna rola 500+, a druga rola tego programu społecznego jakże, to jest też zwiększenie dzietności wśród młodych małżeństw i zdecydowanie się na ten model rodziny taki przynajmniej 2+2, prawda, czy 2+3. W każdym razie cel ten też jest częściowo już, można powiedzieć, został zrealizowany ze względu na dwie takie statystyki, które pozwolę sobie przytoczyć. Otóż w 2017 roku i w 2018 roku, w pierwszym kwartale udało się te badania już GUS-owskie zebrać. Jest 1100 narodzeń więcej w województwie lubelskim, a w samym Lublinie około 100. Więc te liczby już mówią za siebie i jest tendencja wzrostowa, która w perspektywie czasowej, myślę, się utrzyma. Dlatego to są te pozytywne rezultaty. Ale przejdźmy dalej, bo to nie jest tylko 500+. To plus jest takim sztandarową nazwą, prawda? Bo Maluch Plus to jest też kolejny program społeczny, na który przeznaczono 10 milionów złotych, tak? To też są pieniądze realnie zagospodarowane dla ludzi, którzy na przykład mieli odpowiednie przygotowanie pedagogiczne i mogli z odpowiednich sektorów tego programu, bądź z działalności na rzecz infrastruktury lokalowej, prawda, żeby taki klub przedszkolny czy żłobek stworzyć, klub dziecięcy czy żłobek stworzyć. To jest jedna rzecz tego programu, a druga rzecz to jest dofinansowanie bezpośrednio na dzieci, które uczestniczyły w zajęciach w żłobkach, tak? Także te programy dla najmłodszych to jest niewątpliwie duży atut i myślę też duża pomoc, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości wyraźnie ukierunkowuje się na aspekt społeczny. To jest też w ramach realizacji wojewody i funkcji wojewody, tu Przemysław Czarnek często o tym mówi, jest przede wszystkim problem dróg gminnych i powiatowych. Proszę Państwa, żeby mogła się rozwijać turystyka, żeby województwo lubelskie miało wyższy wskaźnik rozwoju turystycznego i żebyśmy mogli cieszyć się nie tylko Kazimierzem Dolnym, Nałęczowym czy Puławami, tak zwanym trójkątem turystycznym, ale przede wszystkim, żebyśmy całe to dziedzictwo kulturowe, nasze walory krajoznawcze, dwa parki narodowe mogli wyeksploatować na odpowiednim poziomie, konieczne są dwie rzeczy. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, czyli dojazdu dla potencjalnych turystów, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, infrastruktura hotelowa, która w ramach będzie następstwem tej infrastruktury drogowej. I to się dzieje, na naszych oczach się dzieje. Zresztą Państwo wiedzą, że Kurów jest tak położony, prawda, że na tej starej trasie warszawskiej, wiedzą Państwo też, jadąc do Warszawy, czy tu na trasie do Żyżyna, tak, te roboty cały czas trwają i liczymy na to, że już niedługo będziemy w stanie pojechać drogą ekspresową do Warszawy. To jest znaczący postęp. No i tak samo w infrastrukturze kolejowej, która do 2023 roku zostały zabezpieczone środki w wysokości 5 miliardów złotych. I tutaj z kolei, owszem, mamy utrudnienia, to jest naturalne, prawda? Jedziemy do Warszawy 3 godziny. Znane są Państwu te medialne doniesienia o tym, że te pociągi są liczne opóźnienia, ale no coś za coś. Prace trwają, tak? To w dłuższej perspektywie da możliwość tego, że z Lublina na dworcu centralnym będziemy, czy na dworcu Warszawa Wschód będziemy w 1,5 godziny. A to jest znaczne ułatwienie komunikacyjne. Kolejny aspekt to jest granica, tak? Ja zawsze podkreślam tutaj to w imieniu pana wojewody, że granica jest naszym ogromnym atutem jako województwa, a nie obciążeniem. Otóż
dorobóz, przejście towarowe, gdzie 51% tak naprawdę towarów przechodzi tutaj na Ukrainę i transport. To przejście wymaga modernizacji. To się też na to odpowiednie służby pracujące, zarówno Straż Graniczna, czy Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych, starają się o to, aby odpowiednie pasy były komunikacyjne, aby odprawa przebiegała sprawniej, ale to nie wystarczy. Żeby granica była naszym atutem, to proszę spojrzeć, konieczna jest obwodnica Chełma. Tak samo w Krebennu, konieczna jest obwodnica Tomaszowa Lubelskiego. Dla mieszkańców tych miast ilość tirów przejeżdżających, a także to jakość dróg i nawierzchni, o drogach ekspresowych mówię tutaj, o drogach to potencjalnie ekspresowych, nazwijmy to, jest niezbędna, żeby nastąpiła poprawa w tej dziedzinie. Ja tu podam taki skandaliczny przykład jeszcze z okresu rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mianowicie decyzja środowiskowa, czyli początek tych zmagań o obwodnicę Tomaszowa, to jest rok 2013. Ważność decyzji środowiskowej wygasła i cała machina biurokratyczna musiała być uruchomiona ponownie, żeby pod koniec zeszłego roku mógł zostać podpisana umowa przetargowa na realizację obwodnicy Tomaszowa. Roboty się toczą, już prace trwają, tak? Tak samo obwodnica Niemiec, proszę Państwa, to jest przekleństwo. My mówimy, że kołbiel jest czymś okropnym, ale w Niemcach stoi się po półtorej, po dwie godziny. My jeżdżąc z panem wojewodą, mamy to na co dzień. Bo tam w momencie szczytowym, 15-16, takie są korki, porównywane z kołbielą. Ja tu nie przesadzam absolutnie. No i też, jeżeli chodzi o kwestię kolei, prawda, tą łącznica w Rejowcu, która została wykonana, 2 godziny, 15 minut, tyle się jechało z Lublina do Zamościa. Proszę Państwa, jeżeli ktoś dobrze jeździ rowerem, to w 2 godziny 45 minut z powodzeniem dojedzie do Zamościa na rowerze. Natomiast teraz skrócono prostą inwestycją, jedną, przy uruchomieniu pieniędzy marszałkowskich. Zaznaczam, że musimy być uczciwi w tej kwestii, prawda? Więc udało się uruchomić to, te środki. Łącznica w Rejowcu jest. Trasa skróciła się o 15 minut. Przecież dla stale dojeżdżających do pracy z Zamościa do Lublina to jest pół godziny dziennie już. A kolejne inwestycje dotyczące łącznic i wiaduktów są planowane, trwają negocjacje, więc to usprawnienie komunikacyjne jest niezbędne dla rozwoju województwa lubelskiego. Nie chciałbym przedłużyć, bo jest kilku panelistów, dlatego też już kończąc absolutnie, chciałem podkreślić jeszcze jeden fakt dotyczący infrastruktury drogowej. W ramach programu lokalnej gminy infrastrukturowej wojewoda lubelski dysponował dotychczas środkami około 60 milionów złotych. Na przestrzeni poprzedniej kadencji zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u poprzednicy wojewody Czarnka, pani Szołno Koguc i pan Wojciech Wilk, wyasygnowali sumę 179 milionów złotych. Podczas gdy wojewoda lubelski Przemysław Czarnek w ciągu 3 lat już 180 milionów przeznaczył na rozbudowę dróg. I to, te promesy zostały wręczone. Natomiast to nie jest koniec. Bo w ekspoze pana premiera Mateusza Morawieckiego podkreślano niejednokrotnie, że rozbudowa gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej to absolutny priorytet. Dlatego też kolejny program, blisko 38 milionów w skali województwa, jest to duża kwota, bo 500 milionów łącznie zostało przeznaczonych dla Polski, w skali kraju, a 38 milionów to jest trzecia kwota w stosunku do całości beneficjentów, tak? Czyli jako trzecie województwo mamy najwięcej środków przeznaczonych do realizacji programu, w którym gmina czy powiat wspólnie mogą aż 80, przy spełnieniu odpowiednich warunków, aż 80% inwestycji realizować z dotacji. Dotychczas montaż finansowy był pół na pół. Także to też jest duży atut tego programu. Nie ma takich obostrzeń i restrykcji. Jeżeli będą mieli Państwo pytania odnośnie tego aspektu, służę pomocą. Dziękuję bardzo, nie przedłużam Panie Pośle, bo liczymy na pytania. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Dziękuję bardzo za tą wypowiedź. Użył Pan takiego nowoczesnego słowa, to proszę panelistę Gustawa Jędrejka z Lubelskiej Izby Rolniczej o zabranie głosu. Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Reprezentuję Lubelską Izbę Rolniczą. Tutaj są delegaci Lubelskiej Izby Rolniczej z Kurowa od Was. Pan Gajda Grzegorz i Kuna Grzegorz, z którymi razem współpracujemy. Proszę Państwa,
korzystając tutaj z głosu, chciałem pewną sprawę sprostować, bo tutaj pan poseł wspomniał, że weszła ustawa, która reguluje obrót ziemi. I istnieje takie powszechne przekonanie, że rolnik lub nawet nie rolnik nie może kupić w ogóle ziemi. To jest nieprawda. Odkąd weszła ta ustawa, każdy, kto chce, może kupić ziemię. To są troszkę utrudnienia. Jeżeli jest ktoś rolnikiem, a rolnikiem jest ten, kto ma wykształcenie rolnicze i 5 lat co najmniej użytkuje ziemię i mieszka w danej gminie od iluś lat, może kupować ziemię praktycznie w całym kraju. Jeżeli ktoś chce kupić ziemię, kto nie jest rolnikiem, musi po prostu mieć rękojmię naszą, Lubelskiej Izby Rolniczej. My taką rękojmię wydajemy, że będzie użytkował tą ziemię rolniczą. Nie wiem dlaczego jest takie przekonanie, że nie można kupić. Naprawdę można kupić ziemię. Ta ustawa, która weszła dla rolników, może na Lubelszczyźnie jest mniej taka ważna, ale dla skali kraju jest to bardzo istotna rzecz, dlatego że były wykupowane ogromne, ogromne ilości ziemi w całej Polsce przez, znaczy wydzierżawiane na początek lub wykupowane na tak zwane słupy. Ta ziemia nie poszła w ręce cudzoziemców. Po wejściu tutaj rządów PiS-u zostało wprowadzone memorandum, na 5 lat jest zatrzymana sprzedaż ziemi. Byłem we Francji, proszę Państwa, zaproszony i tam Francuzi rozliczali Krajową Izbę Rolniczą, w tym i Lubelską, dlatego że była ustawa przed wyborami ostatnimi do parlamentu, była ustawa PiS-u i tego PSL-u i Platformy Obywatelskiej, tylko że dała możliwość taką, że spółki mogą sprzedawać ziemię obcokrajowcom. A jaki problem, mając 1000 hektarów ziemi, założyć spółkę w ciągu jednego dnia i sprzedać udziały jako ziemię obcokrajowcom. Tą furtkę właśnie ten rząd zlikwidował. No i byliśmy zaproszeni do Francji, że inne ustalenia były. Nie wiem, jakie tam były ustalenia, bo wcześniej nie rozmawiałem, ale francuscy rolnicy z prezesem Francuskiej Izby Rolniczej są bardzo oburzeni, że francuskim rolnikom w Polsce się źle dzieje, bo nie mogą kupować ziemi. Zostało to wyjaśnione. Prezes to tak bardzo to dyplomatycznie robił, Krajowej Rady Izb Rolniczych. No ale ja w końcu zapytałem pytanie, mówię, może chodzi o ilu Polaków gospodaruje we Francji, kupuje ziemię po prostu francuską. No ten pan prezes powiedział, że tak, po wojnie zaraz kilku było, a od 20 lat to nie słyszał, czy ktokolwiek kupi. A im rolnikom w Polsce się źle dzieje, którzy kupowali ogromne ilości, tysiące hektarów. A mówię, może chodzi o tych właśnie, którzy kupili u nas na słupy, że nie mogą teraz odzyskać tej ziemi. No może i tak, i skończył się temat. Wielu rolników francuskich kupiło ziemię i ona dalej jest w posiadaniu naszych polskich rolników, co mają hektar, dwa, trzy i ona jest w posiadaniu. I panie pośle, żeby dalej nie została sprzedana, bo tu czekają niektórzy, że ta ziemia jednak pójdzie za granicę. We Francji sprzedali tylko 2,5 tysiąca hektarów Chińczykom i to dla nich był szok. A tutaj jeden rolnik francuski mógł kupować 1000, 2, 3, 5 tysięcy hektarów. A takich rolników było bardzo, bardzo dużo. Także jeżeli ktoś chce zakupić ziemię powyżej 30 arów, zgłasza się do KOWR-u, Krajowego Ośrodka Wsparcia, zgłasza się po rękojmie do Lubelskiej Izby Rolniczej, wydajemy taką. Jeżeli jest powyżej 2 hektarów, ktoś kupuje, to pytamy delegatów, bo są osoby, które, no i spółki, które nieraz chcą nierolniczo wykorzystać. No i my wiemy o tym, czy delegaci tutaj w danym terenie wiedzą, że może ta ziemia być wykorzystana nierolniczo, także pytamy ich o po prostu taką informację. Bardzo, bardzo poważnym tematem jest ASF. Ja jeżdżąc tutaj praktycznie po tych powiatach północnych, gdzie ten ASF jest, jestem też hodowcą trzody chlewnej, no jest to sprawa bardzo trudna. Tak jak pan poseł wspomniał, na samym początku były popełnione karygodne błędy. Odstrzał dzików, to Instytut w Puławach, w Piwecie, tutaj troszeczkę się przysłużył poprzez pana profesora Pejsaka, który mówił, że nie wolno odstrzeliwać dzików.
Nie wiem, skąd miał takie informacje. Rzeczywiście się wszyscy uczyliśmy, co to jest ten ASF, ale takie informacje padły. Były wskazówką takiego instytutu, jaki jest w Puławach, no wiodący, żeby tych dzików rzeczywiście nie strzelać. Na dodatek, o czym się mało mówi, ja byłem na wszystkich konferencjach, które były odnośnie ASF-u. Po 2 latach trwania ASF-u, a w tej chwili już mamy ponad 4, był w instytucie zaproszony niemiecki lekarz weterynarii krajowy, który powiedział, że odstrzał dzików już po 2 latach. Odstrzał dzików nic nie da. Ale jeżeli dziki przekroczyły granicę za Wisłą, były u nas zarażone ASF-em, w Niemczech wystrzelano 75% dzika. A więc im chyba zależało, żeby u nas na ASF był, bo wtedy mają rynki zbytu, no to jest normalne. Także takich sytuacji jest bardzo dużo. Odnośnie ASF-u jeszcze chciałem powiedzieć, korzystając z tego, i to bardzo często o tym mówię, że zgłaszamy się z problemami na spotkaniach, rolnicy mają problemy, bo to sprawa odszkodowań, sprawa tych ustaw, rozporządzeń musi być konsultowana z Unią Europejską. Nie nadążamy za tym wszystkim. Nie zawsze rolnicy są zadowoleni z tych rekompensat. Niektóre rekompensaty idą za późno, niektóre no, nie są takie, jakby rolnik oczekiwał. To jest powiązane z przepisami. Z jednego takiego spotkania dzwonię do pana wojewody, mówię, bardzo źle się dzieje. No pan wojewoda mówi, przyjeżdżaj na spotkanie na drugi dzień, porozmawialiśmy. Mówi, przecież ja daję pieniądze, ale mówię, takie i takie są problemy. Dajcie to mi na kartce. Napisaliśmy te problemy, pan wojewoda siada z nami w samochód, z zarządem, jedzie do Warszawy, do ministra rolnictwa, przedstawia nas jako osoby, które wiemy, co rolnikowi, jak można rolnikowi pomóc. To jest załatwienie sprawy. Tutaj ukłony dla pana wojewody. Jeżeli u państwa nie był tutaj w Kurowie, trzeba dążyć, żeby był, bo ten człowiek zasługuje na to, żeby w każdej gminie być, pokazać się, bo takiego wojewody praktycznie jeszcze nie mieliśmy, jak mamy teraz pana wojewoda Przemysława Czarnka. W Lubelskiej Izbie można korzystać z prawnika. To jest też taka działalność, która w każdy poniedziałek bezpłatnie, niewielu rolników wie, ale jeżeli ktoś ma jakieś problemy dotyczące gospodarstwa czy różnych instytucji jakichś tam, z którymi współpracować trzeba, no, to można zgłaszać się do radcy prawnego. Jeżeli ktoś ma problemy z różnymi instytucjami poprzez jakieś tam skarżenie, nieskarżenie, no wiadomo, różne, można się zgłaszać do Lubelskiej Izby Rolniczej. Współpracujemy bardzo dobrze ze wszystkimi inspekcjami, agencjami. Tutaj Armię, Krzykow, czy Wioryn, czy no wszystkie instytucje, czy stacja chemiczno-rolnicza, no wszystkie instytucje, z którymi współpracujemy. No wiecie, dyrektorzy są tacy, którzy no chcą rzeczywiście pomóc, chcą zrobić, zmieniać tą rzeczywistość na normalne tory postawić, ale pracownicy jeszcze mają nieraz takie zaszłości, które no wiadomo, które nieraz trzeba prostować. A dyrektorzy nieraz nie wiedzą o tym. Wyjaśnialiśmy parę spraw w Armirze, zgłaszali się rolnicy, rozmawialiśmy z dyrekcją. Dyrektor mówi, proszę zgłaszać do mnie takie problemy, bo mówi, ja czekam na nie, bo trzeba wyjaśnić. Bo pracownik coś źle zrobił, mówi, no agencja mówi, ma taki system nie działa, to tamto. Rzeczywiście nieraz może jej system zawieść, ale najczęściej to ludzie zawodzą, którzy nas obsługują. Ja myślę, że tutaj jest taka fajna inicjatywa, Lubelska Izba Rolnicza organizuje wymianę wałków, osłon na wałkach przekazu mocy. Wspólnie z KRUS-em to robimy i z SIPMO. Rolnik płaci tylko 1/4, resztę dofinansowujemy. Około 20 zł można wymienić sobie. Ogłaszamy w gminach, jeżeli by delegaci chcieli, w gminach taką akcję, na której możemy wymienić te wałki. Na bezpieczeństwo jest bardzo istotne. No. Sam mam sąsiada, który zginął przy kopaniu buraku, bo nie miał osłon na kombajnie. Także jeżeli by były jakieś pytania, później to chętnie odpowiem. Korzystając z obecności, poproszę pana Michała Pędkowskiego z Armii Opalskiej. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, mieszkańcy ziemi kurowskiej, bardzo serdecznie dziękuję panu Grzegorzowi Kuna za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie witam państwa, nie będę długo referował, ale najważniejsze rzeczy, które dotyczą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, chciałbym państwu
przekazać na dzisiejszym spotkaniu. Szanowni Państwo, jak już wiadomo, od bieżącego roku obowiązkowo wnioski o płatności obszarowe oraz wnioski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczące płatności obszarowych składamy tylko w formie elektronicznej. Oczywiście, Szanowni Państwo, ta akcja naboru wniosków, prawda, która odbywa się aktualnie, poprzedzona była szeregiem szkoleń, które odbyły się czy to w ośrodkach doradztwa rolniczego, czy szkoliliśmy również pracowników Izby Rolniczej, Lubelskiej Izby Rolniczej. Szkoliliśmy również prywatne podmioty, które świadczą usługi dla rolników. Również sami pracownicy, oczywiście Agencji Restrukturyzacji, musieli posiąść tą wiedzę, żeby później służyć pomocą przy ewentualnie wypełnianiu tych wniosków i składaniu wniosków. Ta aplikacja, tak zwany e-wniosek plus, funkcjonuje oczywiście na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest dostępna, można zalogować się i oczywiście jeśli rolnik dysponuje oczywiście sprzętem i łącznością z internetem, może ten wniosek złożyć bezpośrednio do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rozumiem, proszę Państwa, że ten proces cyfryzacji, digitalizacji, jak to się mówi, prawda, po nowoczesnemu jeszcze przebiega i myślę, że na tym polu mamy bardzo dużo do zrobienia. Powołany został ostatnio minister cyfryzacji. Ma bardzo duże ważne zadanie, ale proszę Państwa, nie odstąpimy od tego. Jest to taki wymóg unijny, który musimy przyjąć i musimy się tego nauczyć wspólnie. Szanowni Państwo, w dniach od 15 lutego do 14 marca można było składać tak zwane oświadczenia. Niektórzy rolnicy, którzy mają gospodarstwa nie większe niż 10 hektarów i nie nastąpiły zmiany w bieżącym roku, we wnioskach, które są składane w 2018 roku w porównaniu do wniosków z 2017 roku, mogli złożyć takie oświadczenia. I tych oświadczeń w naszym województwie złożonych zostało około 40%. Łącznie w tej chwili z wnioskami, które mamy już przyjęte, tak zwane e-wnioski, mamy na dzień dzisiejszy ze 173 ponad tysięcy wniosków, które z każdego roku spływają z naszego województwa, mamy około 52% już wniosków złożonych. Ja rozumiem, proszę Państwa, że w tej chwili trwają prace polowe związane oczywiście z siewem, sadzeniem, pielęgnacją, ochroną, nawożeniem, ale apeluję do rolników, którzy są na dzisiejszym spotkaniu, żeby jednak pojechać do biura powiatowego lub złożyć ten wniosek, nie czekać na ostatnie dni, bo jak wiemy, do 15 maja musimy te wnioski złożyć. Proszę Państwa, jeśli chodzi o kampanię 2017, kończymy wydawanie decyzji. Jesteśmy na etapie wydanych decyzji 98%. Wypłacono aktualnie w województwie lubelskim 1 miliard 300 milionów złotych, które już wpłynęły w ramach systemu płatności bezpośrednich. Te pieniądze już są na kontach rolników. Mam tutaj na myśli zaliczkowe płatności, które były realizowane do końca października, do końca listopada i również te końcowe płatności, które są realizowane aktualnie. Obowiązkowo musimy wypłacić wszystkie pieniądze w ramach systemu wsparcia bezpośredniego do końca czerwca bieżącego roku. To również wymóg unijny. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o wnioski tak zwane składane na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, mamy tam wydanych decyzji aktualnie 87%, też zbliżamy się już do końca wydawania tych decyzji i wypłacanych mamy 78 milionów złotych. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o drugi filar wspólnej polityki rolnej, czyli tak zwany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, to
Jak Państwo może wiecie, 20 marca zakończył się nabór wniosków w ramach tak zwanego obszaru D, w którym to obszarze można aplikować na zakup maszyn, urządzeń, ciągników, czyli podnosić konkurencyjność gospodarstwa. W naszym województwie złożonych zostało 2307 wniosków. Stanowi to około 10% wszystkich wniosków, które wpłynęły w kraju. Jesteśmy zawsze gdzieś tam na drugim, trzecim miejscu pod względem ilości wniosków składanych w ramach modernizacji gospodarstw rolnych. Szanowni Państwo, ze względu na kurs euro, który został przeliczony na poziomie 4 zł z kilkoma groszami, pula środków, która została przyznana dla naszego województwa, wynosi ponad 63,5 miliona euro. Gwarantuje to dofinansowanie około 1500 wniosków. Pewnie, proszę Państwa, jeśli zakończymy wniosków i tych pieniędzy zabrakuje dla pozostałych rolników, pewnie będą jakieś przesunięcia, ale to perspektywa jeszcze co najmniej kilku miesięcy. Jeśli chodzi o wnioski z restrukturyzacji małych gospodarstw, te wnioski były składane w 2017 roku. Mieliśmy 2200 wniosków, wydano pozytywnych decyzji 1720 parę, wypłacono czy zakontraktowano 103 miliony złotych. Aktualnie składane są wnioski o płatność i prawie że 90 parę procent tych wniosków spłynęło. Kolejne działanie, które cieszy się dużym powodzeniem, to jest premia dla młodych rolników. Łącznie w 2015, 2016 i 2017 roku wpłynęło około 1300 wniosków. W 2017 roku było tych wniosków 596, wydano decyzję na kwotę około 112 milionów złotych, więc te pieniądze tutaj w naszym województwie zostaną. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o harmonogram naboru, bo taki harmonogram został zawieszony na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji, jak i Ministerstwa Rolnictwa, to cóż nas czeka? W maju, proszę Państwa, prawdopodobnie będzie ogłoszony nabór, a może jeszcze w tym miesiącu, trudno powiedzieć, bo jest nowelizowane rozporządzenie dotyczące restrukturyzacji małych gospodarstw. Spodziewamy się tych wniosków co najmniej tyle, ile było w 2017 roku, więc pewnie ponad 2000 zostanie złożonych. A dlaczego spodziewamy się tyle? Dlatego, że jest nowelizowane rozporządzenie i zostaną zmienione kryteria. Zostaną tak kryteria dostosowane, żeby większa ilość wnioskodawców mogła z tego skorzystać. Żeby te pieniądze zostały wykorzystane, bo tych pieniędzy jeszcze mamy dosyć dużo. To będzie nabór w maju prawdopodobnie. Troszkę się to przesunęło, bo miało być w kwietniu, prawda? Ale ze względu na nowelizację rozporządzenia przesunął się nabór. Czeka nas również w maju lub w czerwcu nabór wniosków na premię dla młodych rolników. Tutaj też pewne zmiany zajdą, jeśli chodzi o rozporządzenie, akt prawny, jakim jest rozporządzenie. Ma to ułatwić również tym młodym rolnikom aplikowanie o tą pomoc w wysokości 100 tysięcy. Mówi się gdzieś nieoficjalnie, że ta kwota może zostać podniesiona, ale nie wiadomo, czy Komisja Europejska wyrazi na to zgodę. Przypomnę, że na początku w tym PROWie 7.13 ta pomoc rozpoczynała się od 50 tysięcy, później wzrosła do 75 tysięcy, po czym podniesiono do kwotę do 100 tysięcy. W tej chwili no 100 tysięcy przydałoby się temu młodemu rolnikowi, jednak ta kwota wyższa. Wiemy, jak sprzęt jest drogi, wiemy, jak jest cena ziemi rośnie również, chociaż została zahamowana dzięki ustawie. Dobrze, że to się stało, proszę Państwa, bo rolnicy nie byli w stanie kupić ziemi. Cóż jeszcze? Szanowni Państwo, no trwa nabór do 29 kwietnia dla przetwórców w tak zwanym działaniu przetwórstwo i obrót produktami rolno-spożywczymi. Kwota pomocy dla jednego podmiotu, powiem, że podmiotami mogą być mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i średnie przedsiębiorstwa z zakresu przetwórstwa.
Oczywiście kwota została podniesiona do wysokości 10 milionów złotych na jednego beneficjenta, w przypadku konsorcjów 15 milionów. Również w obszarze tym przetwórstwa jest w obszarze tematycznym skierowane również takie małe przetwórstwo dla rolników. Rolnicy mogą również aplikować. Wnioski będą prawdopodobnie nabierane w listopadzie bieżącego roku. Kwota pomocy wynosiła 300 tysięcy złotych dla jednego rolnika. W tej chwili podniesiona zostanie do wysokości 500 tysięcy złotych. No jest to pomysł dobry, żeby umożliwić rolnikowi, prawda, przetwarzanie oczywiście swoich płodów rolnych, zwiększenie tej wartości dodanej i sprzedaż, prawda, swoich produktów, czy to soków, wędlin, czy jakieś przetwórstwo mleka. Wiem, że inwestycje związane z przetwórstwem mięsa wymagają oczywiście szeregu pozwoleń, ale nie tylko, prawda, weterynaryjnych, czy to w przypadku spożywczych mleczarstwa sanepidowskich. Niemniej jednak kwota, warto się zastanowić, może ktoś z Państwa zechce skorzystać. Z innych takich działań oczywiście to jest działania, które skierowane są do obszarów, gdzie występuje niestety ta choroba afrykańskiego pomoru świń. To są inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej, gdzie kwota dofinansowania wynosi dla jednego rolnika w wysokości maksymalnej 100 tysięcy złotych. Te pieniądze można przeznaczyć na grodzenie swoich gospodarstw, na budowanie niecek dezynfekcyjnych. Również planowany jest nabór wniosków w tym roku na premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. To są te najważniejsze rzeczy. Jeśli chodzi, proszę Państwa, jeszcze ogólnie powiem tak o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na koniec. Szanowni Państwo, w tej perspektywie finansowej, którą aktualnie realizujemy, to jest 14-20 lata, w pierwszym filarze mamy około 105 miliardów złotych. To są pieniądze przeznaczone na wsparcie bezpośrednie dla rolników w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, czyli tak zwane płatności obszarowe. Drugim filarem jest program rozwoju obszarów wiejskich i tutaj mamy około 57, prawda, bo to zależy od wielkości, od przelicznika relacji złotówki do euro, mamy około 57 miliardów złotych. Oczywiście te pieniądze są sukcesywnie wypłacane, mamy odpowiednie przepisy prawa, które obligują nas do wypłacenia określonej puli środków w ramach tak zwanych ram finansowych i to musimy tego przestrzegać. Gdy nie wypłacimy określonej puli środków w określonym przedziale czasowym, możemy być pozbawieni pewnej części tej pomocy. Szanowni Państwo, Polska jest oczywiście beneficjentem wspólnej polityki rolnej. Więcej otrzymujemy niż wpłacamy, bo każdy z członków, prawda, Unii Europejskiej musi uiszczać pewną składkę. Polska jest tutaj dużym beneficjentem zarówno w ramach wspólnej polityki rolnej, jak również w ramach funduszy strukturalnych. Szanowni Państwo, cóż jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć jeszcze, że od 1 września ubiegłego roku staliśmy się jako Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jedyną agencją akredytowaną płatniczą w Polsce. Z tych trzech agencji, które były wcześniej, powstały, można powiedzieć, dwie, czy raczej jedna Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przejęła zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach interwencji rynkowych, prawda, oraz związanych chociażby z embargiem rosyjskim, czy pakietu Hogana, oraz powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który swoje zadania realizuje oczywiście w ramach ustawy, która powołała tą instytucję. I cóż, proszę Państwa, no, pracujemy ciężko w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zachęcam Państwa do
odwiedzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeśli macie jakieś Państwo pytania, możecie śmiało do mnie dzwonić, możecie dzwonić do pracowników Biura Powiatowego, którzy są nawet dzisiaj obecni tutaj, za co im bardzo dziękuję. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, bardzo proszę o zadawanie tych pytań. My musimy, proszę Państwa, pogłębiać takie może hasło, ale musimy pogłębiać zaufanie obywateli do organów państwa, prawda? To różnie to było w ostatnich latach, tych 8 gdzieś tam poprzednich rządów, gdzie to zaufanie zostało jednak zaburzone. W tej chwili musimy to odradzać. Musimy służyć państwu, bo my po to jesteśmy i po to bierzemy pieniądze. Każdego miesiąca, prawda, na nasze konta wpływają pieniądze. Państwo również, my też jesteśmy płatnikami, ale państwo, że tak powiem, mam tutaj na myśli rolników, na nas pracujecie. No tak trzeba oczywiście prosto i jasno powiedzieć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję moim kolegom za wszystkie wypowiedzi. Proszę Państwa, jest w tej chwili okazja do tego, żebyście czy zadawali pytania, czy zgłaszali Państwa uwagi w zakresach, które poruszaliśmy, czy dotyczących prac parlamentu, czy poszczególnych instytucji. Dzień dobry, moje nazwisko Waldemar Stawski, jestem wyborcą PiS-u, mieszkańcem Kurowa i przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Reprezentuję też stację internetową Kurów 24. No i tutaj mam kilka pytań. Pytania te po prostu nasunęły mi się z mojej praktyki zawodowej i z życia po prostu jako obywatela. Ponieważ wydaje mi się, że po prostu przez te 2 lata, gdzie Państwo rządzili, nadal po prostu działają zapisy i praktyki po prostu zamieszkłego systemu. I chciałbym po prostu zwrócić na to uwagę Państwu, żeby po prostu te praktyki w jakiś sposób z tego systemu wykruszyć i żeby one przestały działać, ponieważ są to szczegóły, ale tymi szczegółami trzeba się zająć. Nie zajmować się tylko ogólnikami, ale zająć się szczegółami. Na przykład taka kwestia ZUS-u, gdzie po prostu pracując i po prostu prowadząc działalność gospodarczą i pracując, płacimy 2 składki, natomiast uzyskujemy 1 świadczenie. Jest to świadczenie trudne do uzyskania, ponieważ jest go trudno wyegzekwować, ponieważ chcąc dostać się do lekarza, te kolejki wiadomo jakie są wydłużone, że na świadczenie specjalistyczne trzeba czekać pół roku, rok, albo nawet niejednokrotnie i 2. Kwestie szpitali. Tutaj mam sygnały jako Gruf 24, że dosyć często dochodzi do niewykorzystania sprzętu specjalistycznego, gdzie po prostu dyrektorzy szpitali tłumaczą się tym, że jest brak kontraktów na sprzęt, który zalega w szpitalach. Jest to sprzęt nowoczesny, są to tomografy jakieś nowoczesne i po prostu ten sprzęt jest niewykorzystywany ze względu na brak podpisanych kontraktów. Jeżeli chodzi o ZUS ulgowy, który Państwo promujecie, ja osobiście korzystałem z takiego ZUS-u. Miałem taką sytuację załamania biznesowego, gdzie po prostu groziło zamknięcie firmy. Po udaniu się do Urzędu Pracy zostałem poinformowany, że z tego tytułu, iż korzystałem z tego małego ZUS-u, nie dostanę zasiłku. Czyli po prostu te 3 miesiące czy pół roku zasiłku, które się należy w momencie, gdy przedsiębiorca zbankrutuje. To po prostu, że dostałem taką informację, oczywiście było to już ze 2 lata temu. Nie wiem, czy się przepisy nie zmieniły, ale patrząc na tendencję, to raczej nie. Że po prostu tego zasiłku, że ten zasiłek mi się nie należy, ponieważ korzystałem z małego ZUS-u. Kolejne moje pytanie. Jeżeli chodzi o lekarstwa, tutaj po prostu te darmowe, które Państwo reklamujecie, że emeryci dostają lekarstwa darmowe. Tutaj odnoszę takie wrażenie, nieodparte wrażenie, że te darmowe lekarstwa to nie są akurat te lekarstwa, które są na bieżąco potrzebne i niezbędne dla tych po prostu chorych emerytów, tylko są to lekarstwa, które po prostu nie są chodliwe, jakby to krótko nazwać. Takie odnosimy razem z żoną, nieodparte wrażenie po prostu. No.
Tak samo mam informacje, napływają do mnie informacje jako Kurw 24, że po prostu tutaj lekarze orzecznicy w ZUS-ie prowadzą karygodne praktyki wobec swoich pacjentów, gdzie po prostu niejednokrotnie komisja powiatowa przyznaje jakieś świadczenie, natomiast lekarz orzecznik takie po prostu nie uznaje tego orzeczenia powiatu, tylko po prostu w ZUS-ie zostaje odrzucone. Tutaj jeszcze co tu... Aha, też osobiście irytuje mnie klauzula sumienia. Osobiście mnie to interesuje. Jestem wyborcą PiS, ale osobiście mnie irytuje ta klauzula sumienia, ponieważ taki lekarz, który jest zatrudniony w NFZ-cie, on powinien takie świadczenia świadczyć wszystkim. Natomiast klauzula sumienia to może sobie zastosować u siebie w gabinecie prywatnym, a nie w państwowym. Ja idąc do lekarza, do państwowej placówki na NFZ, jestem przekonany, że taki lekarz udzieli mi tego świadczenia. Natomiast naprawdę jestem zszokowany tym, że dochodzi do tego, że taki lekarz może mi odmówić świadczenia. Także ta klauzula sumienia to taki lekarz może sobie, takiego lekarza nie powinno się zatrudniać w placówce NFZ-u. Powinien sobie prowadzić praktykę prywatną i tam po prostu może sobie wybierać pacjentów. Jeszcze składanie wniosków o dofinansowanie. Jest to proces, nigdy nie skorzystałem z dofinansowania, ponieważ według mnie jest to proces tak skomplikowany przez urzędników, że po prostu zostałem, no, mam takie uczucie zdegustowania i po prostu nie składałem nigdy takiego wniosku, ponieważ taką możliwość mogłem uzyskać tylko za pomocą firmy pośredniczącej, która automatycznie życzy sobie 2% dopłaty dofinansowania po prostu. Także no, może zbyt naraz to powiedziałem tych pytań, ale to się nazbierało, to nie jest z jednego roku. Dziękuję bardzo. Może ja parę zdań na ten temat. Ja nawet te wszystkie tematy nie traktuję jako pytania, tylko jako pańskie uwagi, że coś doświadczenia życiowe. Coś pana zdaniem źle, tak. Źle funkcjonuje, prawda? No cóż, jeśli tak jest, no to ja mogę potwierdzić tak czy nie. Ufam, że wszystkie te sprawy rzeczywiście mają miejsce. Ale to są moje doświadczenia, więc. Może do dwóch rzeczy się ustosunkuję. Kwestia tego niewykorzystania sprzętu specjalistycznego, chociażby szpitala. Jest to rzeczywiście problem. Z jednej strony, pewnie nawet na Komisji Zdrowia był dyskutowany, że trafiło do szpitali wiele sprzętu, który specjalistycznego, bardzo drogiego, który nawet nie był przez długi okres czasu rozpakowany i nawet nie był używany. I żeby ukrócić akurat to zjawisko, wprowadzono taki program IOBISZ, który się odnosi z jednej strony do inwestycji, ale też do zakupowania sprzętu specjalistycznego. Sprzętu specjalistycznego, który to program uniemożliwiłby kupowanie sprzętu, który albo się ma, albo jest dotychczas w niedostateczny sposób wykorzystany po to, żeby nie marnować pieniędzy. Tak samo na tej zasadzie program uniemożliwiłby budowanie szpitala, który stałby po drugiej stronie drogi, prawda? A często takie sytuacje miały miejsce i potem przez 20-30 lat jest budowany i niekończony, a w ogóle nie był potrzebny. Z drugiej strony zgadzam się, że może dochodzić do takiej sytuacji, że w danej jednostce jest sprzęt specjalistyczny niewykorzystywany w pełnym zakresie ze względu na ograniczenia kontraktowe. W tej kwestii muszę powiedzieć, że dostrzegamy ten problem. Rząd, Ministerstwo Zdrowia dostrzega ten problem i stąd już w zeszłym roku do systemu trafiło kilkaset milionów złotych po to, żeby pewne procedury, rozładować chociażby kolejki, bo jeśli sprzęt nie pracuje, bo jest limit, no to tym samym nie przyjmuje pacjentów. I w pewnych obszarach te kolejki chociażby... A niejednokrotnie jest to sprzęt ratujący życie. Tak, przyznaję i to jest kwestia wszystko środków i ten problem jest rozeznany, będziemy starali się go sukcesywnie rozwiązać. Do jednej kwestii jeszcze się odniosę, do klauzuli sumienia. Tu mam inne zdanie. Klauzula sumienia
często, no najczęściej jest stosowana w kwestii no bardzo drażliwej, związanej ze sprawą wykonywania aborcji, prawda? W tym kontekście... No ale nie musi być tylko w kontekście, może być w różnych kontekstach. Tak, ale no, szczególnie tutaj i ja uważam, że należy tutaj uszanować przekonania, poglądy tych lekarzy, którzy rzeczywiście aborcji nie chcą dokonać. Ja osobiście jestem gorącym zwolennikiem ochrony życia poczętego. Muszę Państwu powiedzieć, jest to jeden z najbardziej drażliwych, budzących największe emocje tematów, które się toczą w Sejmie. I powiem o jednej rzeczy. Jak mówiłem o takich dramatycznych momentach, które w parlamencie miały miejsce, to dla mnie największym przeżyciem i takim dramatycznym momentem, który na długo pozostanie mi w pamięci, to było posiedzenie Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy, kiedy trafił pierwszy projekt ochrony życia poczętego, ten zgłoszony przez Ordo Iuris, gdzie rozpoczęta została procedura w Sejmie, trafił do komisji, a później na klubie dowiedzieliśmy się, że jest decyzja o tym, że musimy się wycofać z procedowania tego projektu. Muszę Państwu powiedzieć, że atmosfera na klubie była dramatyczna i długo mi pozostanie w pamięci. Nie chcę mówić, co tam się działo. Także jest to temat wrażliwy, trzeba szanować poglądy. Zgadzam się, jeżeli chodzi o ochronę życia poczętego. Nie jestem przeciwnikiem ochrony życia poczętego. I jakie inne przykłady miał Pan na myśli? Nie. Przepisywanie, no... Nie ma tu żadnych sugestii. Nawiązując jeszcze do ochrony życia poczętego, ja też jestem za ochroną życia poczętego. Tylko mam takie pytanie, czy PiS ma już wdrożone rozwiązania, aby te dzieci chronić, żeby w momencie, kiedy to dziecko, bo tych urodzeń będzie sporo, czy te dzieci upośledzone, które będą się robić, PiS w jakiś sposób zabezpieczy finansowo, bo są potężne pieniądze. W momencie, kiedy takie dziecko się rodzi, ono obciąża nie tylko tą matkę, tego ojca, ale obciąża też rodzinę. Rodzina niejednokrotnie jest zobowiązana do tego, żeby utrzymać to dziecko. Mi się nie podobają praktyki, kiedy państwo nie jest w stanie takiemu dziecku pomóc i ci rodzice po prostu w takim, no, w rozpaczy zwracają się do jakichś inwestorów, szukają tego wsparcia finansowego u kogo innego, a nie u państwa. Jeżeli państwo zmusza nas do tego, żeby chronić to życie poczęte, ja nie jestem przeciwko temu. Tylko niech państwo później zabezpieczy godne życie i rehabilitację tego człowieka upośledzonego, a nie żeby szukać tych, żeby ci rodzice w rozpaczy szukali wsparcia za granicą w jakichś składkach, jakichś, nie wiem, na Facebooku i wszędzie po prostu. Jeżeli PiS chce wdrożyć takie rozwiązanie, że chce chronić to życie poczęte, ja też jestem za tym, ale niech wdroży za tym idące szerokie wsparcie dla tej rodziny, żeby ta rodzina nie miotała się i żeby to dziecko upośledzone później żyło godnie. Jak ono tam będzie żyło, jaki będzie stopień upośledzenia, ale żeby ono żyło godnie. Więc takie rozwiązanie to wszystko pieniądze, jest ciężko to wszystko wdrożyć. No i moje pytanie jest, czy PiS jest przygotowany na to, że będą te urodzenia, że w związku z idącą ustawą o ochronie życia poczętego i czy idą za tym środki? Tak, z jednej strony to nie są wielkie liczby przypadków. Bardzo dobrze. Bo to praktycznie mówimy o liczbie rzędu 900 tysiąc sztuk. Tysiąc przypadków. Jak widzimy w Sejmie, trwa protest, prawda? Tysiąc przypadków aborcji, która w tej chwili jest dozwolona prawnie z przyczyn eugenicznych. Uważa się, że zdecydowana większość tych przypadków dotyczy zespołu Downa, gdzie przecież rozumiem. Bardzo wiele tych to dziecko jest praktycznie normalne. Tych osób żyje, stanowią radość dla rodzin. Natomiast ja przypomnę, że już po tej pierwszej debacie nad tym projektem Ordo Iuris
Już wtedy zarówno padły deklaracje ze strony ówczesnej premier pani Beaty Szydło, ale też wdrożone zostały pewne rozwiązania idące w tym kierunku, o którym pan mówi. Z jednej strony oczywiście to te rzędu 4000 to symboliczna, prawda, jest jakaś rekompensata, natomiast szereg dalszych działań, które mają pomóc rodzinom wychowującym tak dzieci, które zostały urodzone, w jakiś sposób upośledzone. Także to jest dla mnie oczywiste, że to nie jest kwestia tylko tej regulacji prawnej, która zakaże, ale opieki państwa dla tych rodzin, które te dzieci posiadają. Pan Stanisław, proszę. Czuję się upoważniony odnieść się do tematu osób niepełnosprawnych, ponieważ no, wiele lat pracowałem z takimi osobami. Pieniądze nie rozwiążą wszystkich problemów. Pieniądze są. Są w systemie, są wykorzystywane. Czy rodzice będą szukać pomocy za granicą? Będą. Nim tego nie zabronimy, to jest ich prawo. Rodzice często, bardzo często nie są w stanie pogodzić się z faktem. Często liczą na to, że sytuacja się zmieni. Stąd też poszukiwanie pomocy. Ja nie oceniam, broń Boże, rodziców, którzy szukają pomocy. Osoby niepełnosprawne wymagają tylko, no powiem coś niepopularnego, miłości. Nic więcej. Dziękuję. Grzegorz Gajda, a radny gminy Kurów. Mam pytanie do pana posła. Zbliżają się wybory, za pół roku będziemy mieli wybory samorządowe, w następnym roku będą parlamentarne, potem prezydenckie. Wiemy, jak ważną rolę w takich sytuacjach odgrywają media. Niestety wskutek dzikiej prywatyzacji sprzed kilkunastu lat większość mediów jest w rękach kapitału zagranicznego. Stąd rodzą się problemy, ponieważ opinie tych mediów często zniekształcają rzeczywistość. Czy Prawo i Sprawiedliwość przymierza się do repolonizacji mediów, jak to się nazywa? Czy jest szansa na to, żeby odzyskać chociaż część tych mediów? Panie Grzegorzu, powiem tak. Przymierzaliśmy się do tego i my jako posłowie byliśmy przekonani, że właśnie mniej więcej teraz będzie się to działo. Było to, ten temat był wymieniany jako jeden z tych, które jeszcze chcemy zrobić właśnie w tym okresie czasu. Ja nawet pamiętam taki moment w Sejmie, kiedy tego samego dnia dwóch nas posłów z Prawa i Sprawiedliwości mieliśmy oświadczenia w tej sprawie właśnie w tym samym temacie. Podkreślaliśmy, jak wyglądają media, szczególnie lokalne, szczególnie prasa, gdzie szacuje się, że 80% tej prasy lokalnej to jest w rękach niemieckich. Natomiast zważywszy na to, że czasami to nawet są to sprawy niespodziewane, doszło do tych licznych konfliktów, otwartych frontów wprost walki, także na linii międzynarodowej. Być może ten temat w najbliższym czasie nie będzie jednak otwierany. Będziemy musieli z tym poczekać. Taka jest moja opinia, choć oficjalnie nie było na ten temat jeszcze mowy. Ja potwierdzam pana rację, że rzeczywiście te sprawy właścicielskie, to, że media nie są w rękach polskich, a tu należy powiedzieć, że byłoby to niedopuszczalne, na przykład w takich Niemczech albo we Francji. To byłoby niedopuszczalne taki stan, jak jest w Polsce. I oczywiście te media na bieżąco mogą pozornie, obiektywnie wszystko opisywać, ale w momentach przesileń, w momentach ważnych, mogą pisać tak, że będzie to czy przeciwko państwu, czy przeciwko narodowi, czy przeciwko naszym konkretnym interesom.
Niestety wydaje się, że ten temat będzie jednak odsunięty ze względu na ilość spraw, którymi musimy się zająć w tym momencie. Transport, media i energetyka powinny być w rękach polskich. Dziękuję za ten głos, ale realia są realiami. Ponieważ są na sali jakby wszyscy zainteresowani sprawą, pytanie lokalne, jest droga łącząca Kurów z Karmanowicami dokładnie, z której korzysta ogromna ilość turystów w okresie piątku, soboty. Prośba taka, wiem, że zarówno władze powiatu, jak i gminy starały się wielokrotnie o dofinansowanie tej drogi. Jest przedstawiciel pana wojewody, może by tak rzeczywiście przychylnym okiem spojrzeć na sprawę tej drogi i ona przybrałaby kształt znowu drogi w pełni przejezdnej i jak człowiek zjeżdża troszeczkę na pobocze, żeby nie bał się wpaść jednym kołem, przynajmniej dość znaczny otwór. Drugi problem to problem modernizacji kolei. Dojeżdżam fragmentem drogi gminnej, pan wójt to wie, świetnie, kolonia Różana w Klementowicach, po której codziennie jeździ dziesiątki przeładowanych ciężarówek. I ja będę niedługo do pracy w Puławach dojeżdżał przez Kurów, bo przez kolonię Różana raczej się nie da, bo się robi trzęsawisko, dosłownie. I moje pytanie, kto jakby gminę wesprze po zakończeniu remontu linii kolejowej w doprowadzeniu tej drogi do użyteczności publicznej? Dziękuję. Odnośnie tej drugiej kwestii. Odnośnie dwóch odpowiedzi. Tak, proszę. Otóż proszę Państwa, tu Pan Stanisław poruszał sprawę drogi Kurów Klementowice. Jak pamiętamy, jak wiemy, ta droga jest w części zmodernizowana. Tutaj do łąk tak zwanych Okręglicy. W tej chwili przygotowywany jest projekt łącznie z gminą Wąwolnica i z powiatem puławskim w przedmiocie projektu technicznego, aby w następnym roku starać się o pieniądze z Narodowego Funduszu Dróg Lokalnych, czy tej poprzedniej Szetynówki. Ale oczywiście musimy mieć, żeby wniosek w przyszłym roku złożyć, musimy mieć projekt techniczny, musimy mieć wszystkie pozwolenia i w tej chwili trwają prace z tym związane. Oczywiście jest to we współudziale gminy Wąwolnica, gminy Kurów, która przeznaczyła na to pieniądze i powiatu puławskiego. Czyli tutaj przygotowujemy dokumenty, bez których wniosku złożyć nie będziemy mogli. Jeśli te dokumenty przygotujemy, w przyszłym roku, myślę, albo w tym roku będziemy składać wniosek na przyszły rok, żeby uzyskać 50% dotację do tego zadania. Czyli ta sprawa jest, myślę, oczywista, chyba że jakieś pytania w tej sprawie są. Jeśli nie ma, druga sprawa to sprawa modernizacji linii kolejowej celem przystosowania jej do pociągów szybkiego ruchu. Oczywiście w początkowym okresie inwestycji wykonawca zapierał się, że on sobie poradzi, nie będzie korzystał z dróg lokalnych, czyli dróg gminnych, ani dróg powiatowych, ale z czasem doszło do tego, że jednak z tych dróg musiał korzystać. Więc my zaprosiliśmy wykonawcę, że jeśli nie podpisze stosownych umów, to z tych dróg, przynajmniej tutaj gminnych, ale sądzę, że i powiatowych, nie będzie mógł korzystać. My podobne zabezpieczenia robiliśmy przy budowie autostrady tutaj obwodnicy Kurowa i innych miejscowości. Też mieliśmy podpisane umowy z wykonawcą, który korzystał z dróg gminnych, aby później te drogi zmodernizował, naprawił, przywrócił do stanu poprzedniego. I mieliśmy po tamtej budowie autostrady wizytę NIK-u, która badała, jak gmina
Kurów konkretnie zabezpieczyła się przed zniszczeniem dróg przez wykonawcę autostrady. Oczywiście ta kontrola wypadła bardzo pozytywnie. Mamy pewne doświadczenia dobre z tamtej inwestycji autostradowej, stąd też podobne rzeczy realizujemy tutaj. Mamy projekt umowy przedstawiony wykonawcy włoskiej firmy Aldacci, z którego wynika, że przy korzystaniu tych dróg, jeśli zniszczą 15% nawierzchni drogi, pewnego odcinka drogi, muszą tę drogę odtworzyć w 100%. Przed korzystaniem przez Aldacciego, czyli głównego wykonawcę linii modernizacyjnej tutaj kolejowej, została dokonana przez firmę specjalistyczną sfilmowanie tej drogi, czyli droga jest sfilmowana, określony jest jej stan techniczny, więc mamy punkt odniesienia w stosunku do tych 15%. Jeśli zniszczą powyżej 15%, będą po prostu musieli tę drogę otworzyć. Niezależnie od tego, jest pismo w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach, gdzie wnioskowałem, aby były częstsze kontrole na terenie Klementowic co do sposobu korzystania z dróg gminnych i powiatowych, ponieważ no, są takie sytuacje, że samochody, które przewożą materiały budowlane, kruszywo, ziemię, grunt, zanieczyszczają te drogi, co powoduje, że użytkownicy mogą czuć się na tych drogach niebezpiecznie. Więc myślę, że tutaj no nie ma problemu, ale nie możemy, no myślę, zabronić i wstrzymywać tej no potrzebnej, jak wiemy, inwestycji, która skróci znacznie czasowo przejazd pociągu z Lublina do Warszawy. Dziękuję. Panie wójcie, czy taki zapis udało się prawnie wprowadzić? Proszę. Czyli zapis o monitoring drogi i naprawę przez firmę w wypadku jej zniszczenia. Tak, udało się monitoring drogi wykonywała firma specjalistyczna z Katowic na wniosek kolei PKP i mamy takie płyty, mamy taki zapis elektroniczny, z którego wynika stan drogi przed użytkowaniem jej przez wykonawców modernizacji linii kolejowej. A ja jeszcze mam takie pytanie, bo nawiązując do sprawy tego przedsiębiorcy, tego kopalni, czy taki zapis w umowie prawnym można by też prowadzić w stosunku do takiego przedsiębiorcy, który będzie robił tą kopalnię na zastawie? Sądzę, że to powinno być wykonywane na poziomie województwa, jeśli kopalnia ma no, większy zasięg, bo koncesję nie daje gmina Kurów, tylko czy jakakolwiek inna gmina, tylko daje marszałek województwa. Ale czyli taka możliwość jest, tylko że na poziomie województwa, tak? Sądzę, że tak, ale nie chcę jednoznacznie odpowiadać. No jeżeli tu w tym przypadku była taka możliwość? Sądzę, że tak, ale nie chcę jednoznacznie odpowiadać na ten temat. Niech się wypowie na ten temat koncesjonodawca. Dziękuję. Ja w sprawie wózków widłowych. Jest rozporządzenie ministra finansów z ubiegłego roku, z listopada, że ci, którzy nie mają przez dozór techniczny egzaminów, aktualnie stracą uprawnienia. I teraz tak, pracuję w zakładach hazardowych, jest nas około 400 wózkowych. I podejrzewam, że nawet wiem, że większa połowa nie ma przez dozór, ma tylko przez te firmy, które prowadziły kursy. I teraz mówią tak, co my zrobimy? Jeżeli nie przejdziemy przez dozór, mamy pracę stracić. Wszyscy do mnie z pretensjami, że zbierałem podpisy na prezydenta, że kazałem na pismo osoby. Teraz mówią, masz swój pis. W tej sprawie proszę mnie o jakąś notatkę, żeby trafiła do mnie i ja skieruję zapytanie pan Wyszyła, dobrze? W całej Polsce podejrzewam, że tych ludzi jest tysiące. A przepisy nie powinny działać w CEF. Całe rodziny oburzone są. Nawet moja żona. Masz częściowe posłowane. W tym zakresie za funkcjonowanie. Cóż, tak nie może być zmiana. Szanowni Państwo, nie widzę więcej pytań. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że w tą niedzielę przyszliście na to spotkanie. Chciałem też, tak jak mówiłem, zasygnalizować, że
Będziemy się starali sprowadzić na teren naszego powiatu jakiegoś ważnego gościa z rządu. Oczekujcie Państwo na jakieś informacje i liczę wtedy też na obecność Państwa na takim spotkaniu. A dzisiaj jeszcze raz w imieniu tutaj nas wszystkich serdecznie dziękuję za przybycie. Dziękuję bardzo.